Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, kontynuujemy dalej Heavy Rain, sprawdzimy co się będzie działo dalej. Lauren Winter. Coś to panu mówi? Nie. Nie kojarzę jej. A, ta Lauren Winter. Trzecie piętro, na końcu korytarza, ostatnie drzwi po lewej. Lauren Winter? Przykro mi, tylko umówieni klienci. Moment. 50 dolców. Bez całowania ani żadnej perwery. Pasuje. Pieniądze na stół. Masz dokładnie 10 minut. Kiedy zadzwoni, to koniec. Jasne? Lepiej zacznij zrzucać ubrania. Nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kuźwa, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. Rozumiem, Lauren. Wiem, przez co pani przeszła. Serio? Wie pan, jak to jest znaleźć ciało własnego syna porzucone na odludziu? O nie, nie ma pan zielonego pojęcia, przez co przeszłam, panie Shelby. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje, co to za różnica? Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie! Co to panią obchodzi? To już ich zmartwienie, prawda? Co chce pan wiedzieć? Johnny mieszkał z panią? Tak. Oczywiście pilnowałam, żeby nie spotykał moich klientów. Chciałam to rzucić. Potrzebowaliśmy pieniędzy. Próbowałam zarobić tyle, żeby nas stąd wyrwać. Jaki był Johnny? Jakim był dzieckiem? Johnny był dobrym chłopcem. Czasem bił się z innymi dzieciakami, które nazywały mnie... Wie pan. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje wokół niego. Zapali pan? Dzięki, rzuciłem. Mądrze. Jak zniknął pani syn?
po szkole zawsze chodził bawić się z dziećmi sąsiadów. Pamiętam, że tamtego dnia była straszliwa ulewa. Nigdy tego nie zapomnę. Wszystkie dzieci wróciły do domu około 5:00. Wszystkie poza nim. A co z ojcem Johnego? To nieudacznik bez pracy. Jak wracał pijany, to lubił mnie bić. Odszedł, kiedy Johnny zniknął. Tyle go widziałam. Tchórz. Dobrze, że odszedł. Czas minął, panie Shelby. Mam nadzieję, że to panu starczy. Teraz proszę wyjść. Masie. Loren, w porządku? Masie bosko, pietrzoruj, frajerze! Znowu ty? Jeśli szukasz kłopotów, to je znalazłeś. Tak ci pistnę, że ci się odwróci. Zobaczymy, złama się. Nic panu nie jest? Mnie nie, jemu tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczepił. Jak zaczął się robić agresywny, to kazałam mu znikać. Proszę na siebie uważać. On pewnie tu wróci. Przepraszam za bajzę. Panie Shelby? Tak? Dzięki. Mamy kolejną postać w grze, detektywa, który śledzi prawdopodobnie seryjnego mordercy. Tak jak wspominałem wcześniej, czyli mąż dzieci został seryjnym mordercą. Nasz początkowy bohater został seryjnym mordercą, który nie kontroluje nad sobą i nad swoim życiem.
dołącza teraz detektyw, który właśnie będzie go śledził, ale to w następnym odcinku zobaczymy i przekonamy się, co z tego wyniknie. No my już wiemy, kto jest tym seryjnym mordercą, nasz detektyw nie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.